Kim jest cywil dla tak wysoko wyspecjalizowanej osoby? To jest pytanie. <laughs> z moich obserwacji, z tego, z tego, co zaobserwowałem w Polsce i we Francji, nie wolno patrzeć na cywila na coś, co jest bezużyteczne lub sobie nie poradzi. Wszyscy mają, mamy te na starcie mamy te same. Te same zdolności, te same szanse. Różnica jest tylko to, że ktoś, kto w tym siedzi, ma doświadczenie i, i ma a, tą wiedzę techniczną na, na ten temat, który normalny cywil też może posiąść, jeśli tylko będzie miał chęć. Po, po, pozyskania tego. To jest wszystko w zasięgu ręki. Siedząc w domu przed telewizorem nastawiony żenik na 24 stopnie, nie znajdziemy tego. No Po prostu to nie będzie dane tak łatwo. Nie? Dla mnie każdy, każdy cywil, który ma ochotę się nauczyć czegoś, jest czymś wartościowym. Nieraz cywile mają lepsze pomysły niż wojskowi. Był taki przykład 30 lat temu, chyba helikopter. To jest opisane w książce Gzawiema Manigy. Tam są różne historie przeżycia katastrof itd. Spada helikopter wojskowy z komandosami do Morza Śródziemnego przy wichurze, no, sztorm był. Helikopter jest tak skonstruowany, że on od razu nie zatonie, on się utrzyma na tej wodzie. 12 komandosów. Piloci tak opanowali lądowanie, że się nic nie roztrzaskało, wylądowali na tych falach, są na tym morzu. Wielka euforia, że, że przeżyli. Dali sygnał pozycję i że no, wylądowali w katastrofie, że są położeni na, na morzu. Jest sztorm. Po kilkunastu minutach helikopter zaczął się podtapiać i są dwie, e, dwie łodzie e, e, automatycznie napełniające się powietrzem, ratunkowe. No i tak, wyrzucałem pierwszą łódź z tej euforii, i nie pociągnęli za sznurek, nie spuścili wierz, butli z gazu i łódź po prostu pod falą zniknęła, zatonęła. Panice wyciągają, helikopter nabiera wody, 12 komandosów, siły specjalne. Wyciągają drugą łódź i ciągną za sznurek i łódź się otwiera w tym, w wewnątrz helikoptera. Wszyscy stali wyrzuceni, wyrzuceni na zewnątrz. Zimna woda. Po godzinie przylatuje helikopter ratunkowy z łodzią. Jeden, który przeżył. Także cywil, żołnierz. Ja mam to inaczej po prostu. No Wszystko jest to mi się przypomniało teraz, że był taki. znasz zasadę e, e, zasady trójki? Zasada trójki? Trzy sekundy nie uwagi hmm. lub paniki, to cię zabije. 3 minuty bez powietrza. Tak. Trzy godziny w krytycznej sytuacji na powietrzu, w zimnej wodzie, to w zależności to może się wahać. Trzy dni bez wody, 3 tygodnie bez jedzenia. Trzy miesiące bez robienia sportu, bez yy, higieny itd. No i tak dalej. Potem dochodzisz trzy lata bez kontaktu z człowiekiem z fizycznym. Mi się bardziej przypomina. Tutaj był taki stary mistrz Morei Ushiba, którego kiedyś jak zapytali, yy, który styl walki jest najskuteczniejszy, to odpowiedział, że to nie styl walczy, tylko człowiek. Tak. Ja. Może to będzie takie odpowiedź do tego pytania o cywilach, że nie jest powiedziane, czy czy żołnierz komando, rywalowie, czy po prostu ktoś, kto ktoś ma, ma te zdolności no, i chęci? No, no motywacja. No, no i takżeśmy odpowiedzieli razem na to pytanie. Czy Surival zadziała po wybuchu atomowym? Masz jakieś rady? Jeżeli przetrwasz, wybuch atomowy. <słuch> Ja bym bo tutaj, tutaj, po wybuchu atomowym chyba na ziemi to już... Jeśli to pana uderzeniowa nas nie sprzątnie, czy właśnie no i tej osoby, no to zostaje, zostają opady popromienne. No to każdy żołnierz o tym wiemy na, na, na szkoleniach MBC się o tym uczymy. Ja bym to skierował to pytanie do, do techników, którzy pracują w Fukushimie. I co oni biorą, że po prostu on pracuje przez 10 minut, wraca, i z powrotem wraca do, do pracy. No, są mierniki i tak dalej. No, dobrze było, że osoba, która się tym przejmuje, kupiła sobie miernik od, od promieniowania. Można łatwo to dostać. Mam taki jeden w domu. E, no i drugą rzeczą jest, jak zgłębiłem temat, to wiem, że oni biorą bardzo duże dawki witaminy C i, i sody oczyszczonej. Witamina C naturalna czy syntetyczna? Syntetyczna. Działa? Działa, lewoskrętna. To jest bardzo duży temat do zgłębienia z witaminą C, bo to jest po prostu no, na, jest nazywaną witaminą przeżycia. No i właśnie ci, co pracują właśnie w tej Fukushimie przy oczyszczaniu tego i tak dalej, to było parę lat temu, bo ktoś się zainteresował, jak ci ludzie tam pracują. Oni po prostu no, wchodzą na, na bardzo krótki okres, wracają no, i są faszerowani dużymi dawkami witaminy C i, i sodą. I żyją. I żyją. Jakie poleca buty całoroczne na. Tutejszy, na tutejszą strefę klimatyczną. Jedno jest prawdą, że but ma wyglądać pięknie od środka, nie na zewnątrz. To jest pierwszą rzecz, na którą zwracam uwagę. Są ładnie buty, wszystko i zewnątrz pięknie wygląda, on jest w sumie wygodny. Eee, zawsze jeden numer więcej. No i najprostszym to jest skórzane buty. Ja osobiście chodzę w HX-ach, ale przez 15, w sumie 17 pół roku armii, które spędziłem, to są typowe opinacze. Nigdy nie kupiłem innych butów. Opinacze, takie jak w naszym Wojsku Polskim? Opinacze. Nogi się przyzwyczaiły. Jak się but nie przyzwyczai, to się noga przyzwyczai. <grym> Jaką poleca piłkę bądź gierę do drewna? I jaki plecak minimalny do przetrwania? Do przetrwania na ile dni? <grym> Już nie jest sprecyzowane w pytaniu. Nie, no... Jest prostą rzeczą, że musisz pod czymś spać. Płachta, plandeka, namiot. Musisz na czymś spać. Karimata, tak zwana. Ja, no, ja stosuję folię odblaskową do samochodów. To w sumie do czegoś coś innego służy, ale to to jest inny temat. Następnie musisz w czymś spać. Musisz mieć jakiś śpiwór, coś do tego. To już, jest, to już jest podstawa teraz. Następnie musisz mieć czymś wodę i w czymś musisz łapać i przenosić tą wodę. Musisz mieć coś, w czym jesz. Potem jakaś zmniejszona apteczka, w zależności na, na ile Twój organizm jest przygotowany do wyjścia w teren. Niektórzy to na przykład mogą się łatwo przeziemić, wychodzą i wracają z zakadarzonym nosem. A reszta, wszystko co dodajesz do tego, dużo sznurka jest potrzebne. No i jeśli chodzi o saperkę, tam. Słyszałem, że saperki już wszyscy od tego wracają, to teraz niech mi ktoś wytłumaczy, jak pójdzie się w lesie załatwić, jak on to zasypie, jak wykopiało zasypie e, e, ognisko i przy szukaniu wody na przykład, czy ręcami. W, w Legii zawsze właśnie te saperki, to takie to były stare amerykańskie saperki z II wojny światowej, to się majtało wszędzie, nikt nie chciał tego nosić, ale w terenie to była pierwsza rzecz, którą się brało do ręki. No Saperka, może i za siekierkę porobić i różne funkcje. Ja z siekierką nigdy nie pracowałem, pracuję na maczecie. Ta Ramontina brazylijska ciężko szukałem w Polsce, żeby to kupić, nie, nie idzie tego znaleźć. Ale to jest no maczeta po prostu do, do wszystkiego. Do kopania też? Też można trochę tym pokować. Łatwo się ją ostrzy, to jest no nie wiem, stal bardzo dobra. Nie jest, ona jest bardzo sprężysta. I może dlatego przy przycięciu nie, nie daje tyle po nadgarstkach i tak dalej. Czy z powodu służby w Legii Cudzoziemskiej spotkałeś się w Polsce jakieś nieprzyjemności? Nie. Jak oceniasz wojsko polskie w porównaniu do Legii Cudzoziemskiej? Teraz nie, nie mam kontaktu, po prostu jakby to porównać. Wiem, że wszystko jest profesjonalne, wszystkie wojska teraz pracują na tych samych zasadach. To są te, te wszystkie zasady natowskie. O porównać do Legii musiał z żołnierzem porozmawiać, jakiego służba wygląda. Jakby Pan mógł podać niezbędne minimum sprzętowe, jakie jest potrzebne, żeby przetrwać w lesie przez tydzień, w zależności od pory roku. I tutaj poprosiłbym o dwa scenariusze. Posiadamy jedzenie i go nie posiadamy. Posiadamy jedzenie, no to mamy te jedzenie na tydzień czasu. To jest wagowo, to się dość, dość specyficznie przedstawia, w zależności co, co ze sobą zabierzemy. Nie posiadamy jedzenia. Jak, jak to rozwiązać? No W zimę nie rozwiążesz problemu, musisz polować. Albo to jest słowienie, albo to jest po prostu tropienie zwierzyny. No, nie, będziemy, nie będziemy udawać jakichś zasadzek na, na wiewiórkę. Zasadą jest taka, że nie trzeba e, energii, którą włożysz w coś, musi być zawsze mniejsza w porównaniu do zysku. Jeśli masz na przykład e, cały dzień za czymś ganiać, i to energetycznie ci przyniesie dość, bardzo mało, nie ma to, nie ma to większego sensu. Jeśli chodzi o roślinność, praktycznie wszystko trzeba znać. Ja miałam taką zasadę, jak byłem na Gujanie francuskiej. E, w lesie było obliczone, że jest około 98 gatunków węży, z tego 9 śmiertelnych. Ukąszenie może być potencjalnie śmiertelne. Nauczyłem się tylko tych 9. I wszystko łapałem, co, co leciało, zwracając tylko uwagę na to, co, co, jest, co jest niebezpieczne. Tak samo z roślinnością. Trzeba się nauczyć to, co może nas zatruć, ale jeszcze wszystko to jest yy, próba. Trzeba coś do żołądka łożyć no, jak, jak nie ma, no to szukamy po prostu. I co to jest system FELIN? System FELIN to jest, system, yy, to jest yy, numeryzacja pola walki. Jeszcze w momencie jak wychodziłem w legi zaczęło być to wprowadzane, czyli testowane. No, żołnierz jest po prostu e, obłożony elektroniką. Łącznie z bronią, wszystko jest podłączone, są małe ekrany. E, nie widziałem, żeby to było wprowadzone na, na większą skalę, ze względu, że to wymaga bardzo dużej ilości baterii, ładowania e, kabli i tak dalej. Jaki jest jednym... tego systemu? No po By prostu. Jesteś, no, jest jest dron, są kamery, pozycja wszystkich żołnierzy z grupy, w grupy ma to wszystko na, na małym pokładowym komputerze. No, to jest, no, Aha, czyli ja, widzi jak gdyby z pola walki, co się dzieje? Widzi z pola walki, no i waga, wagowa to się nie za bardzo dobrze przedstawia. No bo tutaj jest pytanie, czy taki system powinien zostać wprowadzony w Polsce. Miałem ja to porównał do.. Wojowników w Afganistanie w klapkach z kałachem i armii amerykańskiej wyposażonej, i kto wrócił do domu. Ale oni mieli no. czas, ale nie mieli zegarków. No. Czy przepuszczanie wody przez popularne filtry turystyczne jest bezpieczne, czy jednak jest to niebezpieczny syf? I tutaj jest pytanie od gościa, który mówi o sytuacji takiej typowo rekreacyjnej, typu biwak, wędrówka. Im dalej od skupisk ludzkich. Moim zdaniem woda jest zdatna do picia. Żeby się upewnić, należy ją przygotować. To jest, no jest podstawa. I na rynku teraz mamy no, full tych y, środków chemicznych, chloru, niechloru, wszystkiego jest do, do sterylizacji wody. No Jedno jest pewne, że z nie, nieznanego źródła, że, żeby się napić wody, to woda musi mieć przezroczysty kolor. Ona być powinna być czysta, bez zapachu i bez smaku. No. Jeśli czujemy coś dziwnego w tej wodzie, no to, to znaczy, że ona nie jest w sumie zdatna do picia. W Gujanie było tak: no mieliśmy te tabletki z klorem, które trzeba było rzucić, poczekać 30 minut, żeby się tej wody napić. Ja po pewnym czasie już przestałem to robić. Miałem nabrać wody, przeszedłem 50 metrów wzdłuż strumienia, zobaczyć tylko, czy nie leży jakaś martwa zwierzyna po prostu w tym strumieniu. Wracałem, nabierałem tej wody i ją po prostu piłem. Fakt, że w wodzie no, można dużo, dużo nieprzyjemności złapać, bo pod względem pasożytów, bakterii itd. Tak najlepszym sposobem to jest po prostu przygotowanie, a jeśli chodzi o filtry, tak, filtry są bardzo dobrej jakości. Spotkałem się ze znajomym w Pirenejach, mówi, że pił wodę z, z łąki, gdzie po prostu były odchody krów, woda była praktycznie zielona, przepuścił to przez filtr i mówi, że woda była czysto zdatna do picia. Kiedy poznać, że w sytuacji zagrożenia doszliśmy do punktu, w którym należy skonsumować naszego współtowarzysza podróży? Macierzy, najpierw czas sprawić, czy jest jadalny. A jak to zrobić? <grym> <grym> Też bym wrócił do, 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 tych, do tych wszystkich katastrof. To było w XVIII wieku. Ale była katastrofa w Andach, nawet film był taki, no, że tam złapie i towarzysz. Dochodzimy do momentu, że no, po prostu, no nie, no może nie żywego, ale tam takich katastrof było więcej, ludzie się po prostu zabijali, i już na trzeci dzień zaczęli, zaczął się kamień kanibalizm, gdzie normalnie to powinno się stać po trzecim, czwartym tygodniu. Gdzie już nasze zasoby, te 90 tysięcy kalorii, które mamy w sobie, zostały już wysane, i, no, i teraz trzeba już na coś innego policzyć. Jakie survivalowe umiejętności są najtrudniejsze do opanowania? Jakie by były najcenniejsze podczas hipotetycznego konfliktu zbrojnego na terenie Rzeczypospolitej? Myślę, że najtrudniejszym są dwie, a czym z mojego punktu widzenia najtrudniejszym to jest znaleźć pożywienie i nie zranić się, ani nie doprowadzić do jakiejś kontuzji. Bo wychodzimy na przykład z domu, jesteśmy w terenie, którego po prostu nie znamy. I tak jak mówiłem, te pierwsze trzy sekundy paniki lub nieuwagi może się to tragicznie skończyć. Chodzi o to, że mnie najbardziej dobijało, e, będąc w terenie, nie tyle co zranienie się nożem i tak dalej, no ale zwichnięcie kostki, trzy kolana, czy jakieś, jak, jakieś e, rana, kontuzja, to jest dyskwalifikacja, tak jak wszędzie. Człowiek musi być sprawny, żeby przetrwać. Jeśli nie jest sprawny, no to, to wtedy się już nie zaczyna przetrwać, tylko przeżycie. A żeby być sprawnym, trzeba trenować. Trzeba trenować. Trzeba znać swój organizm, znać swoje zasoby, wiedzieć na co można sobie pozwolić. I mi się wydaje, że jeśli wyjdziemy, należy uważać na to, co się robi, jak to się robi, by nie dopuścić do jakiegoś zranienia, które może się łatwo zainfekować, zakazić. No, i znalezienie pożywienia. Na, czy na, należy nauczyć się tropić zwierzynę, budować no to jest zabronione w Polsce. Kłusownictwo albo po prostu mieć broń palną, kto z łuku szczela teraz. Łuk nie jest taki, zaczyna wracać do łask. A powiem. operator z łuku. No, to, jest, to jest cicha broń i, i bardzo skuteczna. No, do 30 metrów naprawdę. Mówimy o klasycznym łuku niebiaczkowym. I klasycznej i bloczkowy. Już teraz tak daleko to wszystko poszło, że mają, są, są, są dość silne pod względem, pod względem napięcia te łuki. Że... Jak nauczyć się spania w złych, nawet ekstremalnych warunkach? Spanie w złych, ekstremalnych warunkach. E, mówiąc o takim przysłowiowym legowisku, który nie mamy nic, to już mówię od razu. W pierwszą noc się nie śpi. Nie ma możliwości, że jeśli coś zbudujecie, jakiś szałas i to będzie szczelne, zawsze będzie koło, ale nie śpicie pieszą noc. Są odgłosy, są hałasy, jest zimno, wiatwie, deszcz pada na, na głowę. A potem ze zmęczeniem e, ten sen przychodzi. A najlepszy właśnie on przychodzi nad ranem, kiedy już trzeba wstać. Czyli trzeba praktykować. Jak, jak się nauczyć, no na początku, no to właśnie to, co zabieramy ze sobą, to trzeba tak wziąć to, dopasować, żeby było nam wygodnie. Mi się najwygodniej śpi w hamaku i od razu zasypię. Nie mam obawy, że tam ktoś przyjdzie, jakiś dzik tam, pod ten. Są, są sposoby na to, że po prostu nikt was nie odwiedza w nocy. Jak dawać sobie radę z chamskimi ludźmi? Sztuka przetrwania. Omijać z daleka. A na sam koniec już jest jakaś literatura, którą mógłbyś polecić słuchaczom, widzom, żeby zacząć w ogóle od czegoś? Jest dużo poradników. Ja się bazuję na jednym, to jest w języku francuskim, ale no mogę to podać, jakie są najlepsze poradniki. To jest sztuka, sztuka przeżycia, sur, surviv, przeżyć, Xavier Manigier. On opisuje wszystkie rejony kuli ziemskiej, od pustyni do, do, pola, do, do obszarów polarnych. Co nas może spotkać, co ze sobą zabrać, jak sobie radzić z wszystkim. Łącznie jest, z zaginięciem na, na, na morzu. Na... Jest wydanie polskie jakieś? Właśnie nie jest. I dobrze było, bo wydanie polskie, bo to jest. Dla mnie to jest Biblia. Po, pod względem y, wszystkich książek, poradników suriwalu, gdzie y, wszystko się zaczyna i kończy na buszkrafcie, a on przeskakuje ten stopień wyżej i mówi o potencjale ludzkim, co właśnie stamtąd mam te przykłady, że dlaczego w jednym przy przypadku ludzie, którzy mieli wszystko dostępne nie przeżyli, a inni nie mieli na przykład nic i wytrzymali na przykład 136 dni na, na tratwie, na oceanie, dryfowali. A wersja anglojęzyczna jest tej książki? Podejrzewam, że nie dobrze, bo by tą książkę przetłumaczył się ktoś tym zainteresował. I tym sposobem doszliśmy do końca tej rozmowy. Wszystkie pytania. Przebrnęliśmy. Dzięki za przybycie, dzięki za Dziękuję rozmowę, bardzo też za zaproszenie. Widzimy się na szkoleniu 2 października. Pewnie jak ten film już pójdzie, to już będziemy po, więc będzie pewnie jakaś relacja. Może uda nam się zrobić film. Dużo informacji chcę przekazać na, na szkoleniu. Takich y, z życia wziętych, po prostu to, co na sobie odczułem. Y, mnie nikt survivalu nie uczył, nie chodziłem do żadnych szkółek. Z literatury dość dużo wyciągnąłem, ale wszystko to, co na sobie odczułem i, i poprawiłem te błędy, z następnym wyjściem w teren czegoś mi nauczyły, że po prostu no, trzeba być przygotowanym na, na każdą sytuację. Ale z Twojego punktu widzenia, jakbyś mógł powiedzieć, trzeba praktykować. Tak. I dobrze wiesz. Przeżycie jest coś takiego, że no, idziemy na ten weekend, wiemy kiedy się to zaczyna, kiedy to się skończy. To jest coś takiego jak. Boksujesz w worek, ale worek nie oddaje. A jeśli dochodzi do prawdziwego survivalu, gdzie masz naprawdę przeżyć, coś się zaczyna, ale nie wiesz, kiedy to się skończy. No i tu trzeba się właśnie do tego tak przystosować, żeby ten czas przetrwania, który cię dzieli od śmierci, bo w sumie przed, przetrwanie to jest ten czas w, w sytuacji krytycznej, w której się znajdziesz, w agresywnym środowisku, który cię oddziela od śmierci. Właśnie ten czas trzeba jak najbardziej wydłużyć. Bo na przykład e, on nie będzie trwał wiecznie, bo nastąpi spokój i już wrócisz do normalności. Ale jak nie wiemy, kiedy coś się skończy, no to naszym zadaniem jest to przedłużyć. A jak to przedłużyć, jeśli po prostu ludzie nie, nie wchodzą, nie szukają? E, ja zawsze mówię, że trzeba być poliwalentnym, to znaczy wszechstronnym. Trzeba się wszystkim interesować. Jeśli się idziemy w jedną specjalizację i to mnie nie interesuje, nie interesuje mnie, jaka będzie pogoda, bo powiedzą to w telewizji, patrząc na chmury i tak dalej. Eee, to mnie nie interesuje, bo po co mi to? Otwieram lodówkę, mam coś do jedzenia. Jeśli będziemy patrzeć pod tym kątem optycznym, to wyjście do lasu w momencie, kiedy idziesz, ale nie wiesz, kiedy wrócisz, może się tragicznie skończyć. Czy masz jakieś porady i techniki, na to, żeby przygotować głowę y, właśnie na ten czas, kiedy przygotowujemy się do tej sztuki przetrwania, bo i, tak jak powiedziałeś, inaczej jest y, y, przetrwać w momencie, kiedy wiesz, że to będzie weekend albo pięć dni, a inaczej kiedy nie wiesz, kiedy to się skończy. Pierwsza zasada. Głowa zawsze poddaje się pierwsza, tak czy nie? Jeśli to jest e, jest tak zwana metoda kły. E, autosugestia? Autosugestia pozytywna. Jest autosugestia negatywna. Z życia wzięte na, na 10 osób w momencie krytycznym masz 15%, które będą totalnie panikować i masz 15%, to jest jedna osoba, które za, 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 zachowają zimną krew. To znaczy na 10 osób masz jedną osobę, która zachowa zimną krew. Dobrym przykładem tego było na przykład ten, ten, ten film Poseidon. Gdzie jest panika na pokładzie, statek, to nie jedni idą w jedną stronę i wszyscy giną, a drudzy idą po prostu tymi, tymi podziałami, przechodzą do, do góry, do kadłu i oni tego. I, i tu widzisz, kto panikuje i tak dalej. Pierwsza pierwsze to jest panika, to cię zabije. E, Następnie metody to jest znanie własnego siebie, kondycja fizyczna. Sporty takie jak morsowanie, pływanie, e, wędrówki po lesie, wspinaczka. E, to buduje mentalność, walki wręcz, to buduje mentalność. I, i to w momencie krytycznym pozwala ci się nie poddać. Następnie, jakaś wiedza na ten temat. Eee, coś, co wygląda strasznie, ale wiedząc, masz jakąś wiedzę na ten temat, wie, że to nie jest takie straszne. I to cię uspokaja. Ten wewnętrzny spokój pozwoli ci działać i kalkulować, czy mi się to opłaca, czy ma zrobić tak, czy ma zrobić tak, czy ma zrobić inaczej. Wiem, że w siły specjalne w momentach krytycznych, jeśli mają wejść do budynku. Pracują nad swoim oddechem. Głęboki oddech, 10 oddechów. Uspokajają się i wtedy podejmują decyzję. Bo wszystko, co robimy pod stresem, pod paniką, szybko, nie zawsze to jest dobra decyzja. Trzeba pracować nad sobą. Wszystko samo nie przyjdzie. Nie staniemy z kanapy, nie włączymy telewizora i, i się mówi: Jestem teraz survivalistą, idę do lasu i jestem czymś. Sam poczułem to na, na własnej skórze w momencie, gdzie gubiąc się w lesie, mówię: Rozpalę sobie ogień, zaczekam do rana. I wyjdę z tego lasu Wyciągając zapalniczkę, zapalniczka krzesiwowe Leciało, zapalniczka nie działa W tym momencie mówię tak no Czułem się bardzo dobrze, byłem po prostu obyty Las mi pokazał, jesteś niczym Teraz jesteś niczym, nie umiesz rozpalić ognia Musisz czekać do rana Wszędzie pełno komarów, zwierzyny I, i, i w tym momencie Człowiek sobie zdaje sprawę, że Ogarniając różne dziedziny życia Znając się trochę na tym, trochę na tym Jesteśmy w stanie jakoś z tego wybnąć. Jeśli idziemy w jedną specjalizację i następnie chcemy się bawić, bawić w survival, to natura szybko nas postawi w szeregu i nauczy nas, czego nam brakuje. Tam właśnie poznajemy te swoje słabe punkty. Idealnej metody nie ma. Pierwsza to jest kondycja fizyczna i, i mentalna, a następnie wszystko samo przychodzi. Bardzo dziękujemy za przybycie do studia, podzielenie się tą dawką wiedzy. My widzimy się na szkoleniu. Drugi, pierwszy, drugi październik. Będziemy praktykować to, cośmy tutaj sobie omawiali. I jeżeli się materiał podobał, to się daje łapki w górę i subskrypcje i tak dalej. Jeżeli ktoś chciałby nawiązać łączność z naszym gościem, to kontakt będzie... To to po, kontakt <grym> będzie w opisie pod filmem. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.